Ogromnie leży na sercu nam satyry słusznej sprawa. Stąd jednostkowy stańczyka fakt wręcz smutkiem nas napawa. Na brzmiałych tyle wokół spraw, a w czym tu on się grzebie? Niech z władzy się przestanie śmiać. Śmiej się ty, durniu, z siebie. Śmiej się ty, durniu, z siebie. Formalizm niebezpieczny brniesz, rwąc nić tradycji złotą. Z narodem utraciłeś więź, nie igra się z głupotą. Za to, że kocha własny dom, ten stańczyk, gnojek, zgniłek. Dziś jeszcze się go tylko skarci, lecz jutro zerżnie tyłek. Dobry wieczór. Mam komunikat. Kaba 3 w likwidacji organizuje biuro pośrednictwa wymiany 7 grzechów głównych na wartości chrześcijańskie. Czekamy na pełnym morzu. Ahoj na bandach, wiatr historii śpiewa. Ahoj raz woda, a raz krew zalewa. Ahoj wytrzeszczaj gały, bierę za ten ster. Nic nie pękaj! Przepchnie nas jakiś czas boska ręka. Jasny gwint w mordę wind ode Gdańska. Aby mit dalej kwit, naród klaskał. Gdy nam żywioł wokół zbiera, kiedy kurna jak nie teraz. Niech tu wieje, niech tu leje, gdy na sukces są nadzieje. Pontom, hej, o hej, a ty się top na własne konto. Ty z góry uratuje pontom, a ty się top na własne konto. Proszę kolegów, apeluję. Żebyśmy jeszcze raz zrewidowali nasze poglądy i stanęli na czele nowej, że tak powiem, odnowy i przemian. Co? Nie, Kory, to jest niemożliwe. Nie, ja już nie staję. A dlaczego kolega nie staje? Trzeba się przewietrzyć od morza do morza. Właśnie. Naszym hasłem zgoda będzie i ojczyzna nasza. O, akurat, kulą w płot. Masz rację, Kochasiu, bo... przy takim haśle nie pójdzie żadna reklama. A i ojczyzna nam przelecie koło nosa. A bezwzględnie, siostra pozwoli te mądre rączki zauważyć. Ale proszę państwa, trzeba ruszyć z posad jakąś bryłę, czy coś w tym stylu. Dajcie mi ramówkę. Reklama. Nasz marketing można zgłosić do Nobla. Już zgłoszony, Kochasiu. A co tu leży? No. Tu leży miasteczko marzeń. Tak. Mm-hmm. A tu mamy dziurę. No to widzę. W tę dziurę może wejść ojciec Heimo. Jako sensacja XX wieku. A na cholery nam sensacja XX wieku. Wiek mamy XXI. Mamy komisję śledczych i starczy. Trzeba obok dać jakieś bajkę o życiu, o tym, że my jak miłość, on, że ją kocha, ona dramatycznie... zachodzi w ciąży. A co ty mówisz, Kochasiu? No i reklamy się same sypną. No zgoda. I co dalej? Dalej można dać film sami swoi. No to już było. Wszystko już było, rzekł Ben Akibal. Kto rzekł? Nieważne. Ważne. Musimy być zorientowani, co kto mówi. Bo pismaki już piszą, że nie umiemy telewizji.
Nie umiemy, ale dobrze chcemy. A to jest, Kochasiu, wartość ważniejsza. Właśnie my umiemy. Mamy miasteczko marzeń. Świetne, świetne. W ogóle jest świetnie. Mamy panią, no... Bigos. Właśnie. No. Ze Skłareckami? Ze szwagrami i film. Sami swoi. A co ty, Kochasiu, się upierasz z tymi swoimi? No właśnie, to komuszy twór i dawno nieaktualny. Sami swoi, sami swoi. Ale tytuł aktualny pasuje jak urał. Do czego? Do wszystkiego. Jak tak, to koledzy. Trzeba nareszcie odciąć pompowinę i pokazać swoje. No właśnie o tym mówię od samego początku. Mam tutaj nawet komunikat na szersze wody. Czytać. Ach, jak najbardziej. Kaba 3 w likwidacji. Zawiadamia o powołaniu biura pośrednictwa naprawy Rzeczypospolitej. Której? Co której? No, który numer Rzeczypospolitej naprawiamy? Trzeciej czy czwartej? Trzeciej, Kochasiu. Czwarta będzie już naprawiona. To co, likwiduje się biuro pośrednictwa? Nie! Chyba, że się przekręci 3 na 4. Wtedy będzie 3 na 4. Albo 6 na 9. A nie, nie, to, bo to siostra nie zakwalifikuje. No to mam czytać dalej, czy już nie warto? Ale czytaj, Kochasiu, czytaj. Zawsze warto coś naprawić. A dlaczego 6 na 9? Ja to po zebraniu siostrze wyjaśnię. Kaba 3 w likwidacji. No już było, dalej. Proszę wstać. Jeżeli nie jesteś pewien, czy podlegasz lustracji, czy deratyzacji, zgłoś się do nas. Posiadamy argumenty za i przeciw. Dla ułatwienia uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety wstępnej i odpowiedź na następujące pytanie. Dlaczego urodziłeś się w PRL-u? I kto cię zmuszał? Podaj imię i nazwisko zmuszającego lub nazwę aparatu nacisku. Odpowiedzi prosimy kierować do komisji z dopiskiem tajne lub ściśle tajne. Wszyscy i tak pójdziemy siedzieć. Tak jest. Tak jest. Miłego dnia. Rosły w koło domy z czerwoniutkiej cegły. Tam murarz był biegły, a nawet przebiegły. Mieszały się role, wglądały się klasy. W narodowej kadzi pełno ciemnej masy. Kaduceusz Polski mieszał w niej zawzięcie. Rodziło się nowe, wielkie przedsięwzięcie. A nas przy tym nigdy nie było, pianki dziewicze. Na naszej skroni to przecież tylko kilka osób robiło. To oni, oni, to oni, a nas przy tym nigdy nie było. Pianki dziewicze na naszej skroni, to przecież tylko kilka osób robiło. To oni, oni, to oni. Mariensztacki rynek, zabawa ludowa. Na bluzce Leninek, pod nią często chowa. Rżnie ostro muzyka, w głowie się zmieszało. Boleś duszy nie ma, tylko samo ciało. A ciało by chciało, lecą skry spod powiek. Sekretarz zachęca, bo to ludzki człowiek. A nas przy tym nigdy nie było. Pianki dziewicze na naszej skroni, to przecież tylko kilka osób robiło. To oni, oni, to oni, a nas przy tym nigdy nie było. Pianki dziewicze na naszej skroni, to przecież tylko kilka osób robiło. To oni, oni, to oni. Ulegli chłopcy, uległy panienki. I o nowej huci śpiewali piosenki. I w falicznym kulcie wznosili sztandary. Na cześć apostołów nowej świeckiej wiary. Hulaj dusza piekła nie ma, tak cię ma ode mnie.
ich dzieci też traciły cnotę. Światła na trybunach lub ci chcę za złote, a nas przy tym nigdy nie było. Pianki dziewicze na naszej skroni, to przecież tylko kilka osób robiło. Jakie ich imię? Jakie ich imię? Miliony. Rąk? Tysiące rąk, a serce biło jedno. Kto to puścił? Pytam się! Przepraszam pana, kto to puścił? Ja nie wiem, mnie przy tym nie było. Ja jestem od misji. Więc kto? Redaktor Kornik. A. Ja długo myślałam i puściłam, tak? Na co, po co? A kto Kornik prosił o myślenie? Pani Kornik dobrze myśli. Trzeba przypomnieć, jak było, bo się we łbach przywraca. Właśnie, trzeba przypomnieć, jak kiedyś było. Dobrze, tak? Słuchajcie, ale numer. Poszedł na antenę materiał z PRL-u. Wszyscy umoczeni w komunie w bokokardę. Nasz redaktorek, o przepraszam. O, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. No śmieszne, prawusy mogą teraz wsadzić cały naród. Są dowody. Oczywiście, posadzić w imieniu całego narodu. No caluśkiego. Pan Rosy osobiście w czerwonym krawacie, sama widziałam. Nie, o, to jest temat i o tym warto rozmawiać. Warto? A pan się nie boi? Skąd? My i tak wygramy. Panie Rosy, a jak w dyskusji wyjdzie, że było dobrze, to co? No, już jest szynka, jak Zagierka, kandydat, jak Zagierka, to co? U mnie w dyskusji zawsze wychodzi, jak wyjść musi. Zresztą po wyborach i tak wióry polecą. Panie Rosy, chwileczkę. A kto będzie rąbą? No, niech pan puści farbę. Jeszcze pan nie wie? Panie Rosy, rada? Zostań? Jaka rada? Rozumiem. Wie pan, mam coś, co się może przydać. Monika, daj te wydruki. Internautów, tak? To głupia jedna. Nie! Dawaj te wydruki w kopercie. Prosiłem, żeby troszeczkę ciszej. My jeszcze tutaj pracujemy. Niech pan słucha. W telewizji prowadzone jest rajfurstwo. Ja bardzo prosiłem o ciszę. Taniu, czy możemy prosić? My jeszcze gramy. Jeszcze raz. W telewizji prowadzone jest rajfurstwo przez materialne zachęcanie kobiet do pracy. Podpisał Beniek. Jezus Maria. Żyd? Nie wiem. Rajfurstwo. Rozumie pan? A co mnie ten Żyd obchodzi? Panie Rosy, ale my nic nie wiemy o radzie. No nic! A tu są kwity. Niech pan słucha. Polacy pod wpływem telewizji stają się homoseksualni i murzynowaci. Figo fago. Kto to jest? Nie wiem, tak się podpisał. Słuchajcie, poważny problem. Emerytka widziała w programie homosia. Nie. U nas? No u nas. Pisze, że nie ma nic przeciwko tolerancji, tylko prosi, żeby nie pokazywać go w wieczorynce dla dzieci. Łosia? Dlaczego nie pokazywać, tak? Zaraz, chwileczkę. Kto prowadzi? Panowie, prosiłem o ciszę troszeczkę. Tu się jeszcze pracujemy, gramy. Kto prowadzi wieczorynkę? Mały Władek. Tak myślałam. No wiecie państwo? A ja nie myślałam, żeby Łosia, tak? Ludzie! Co tu szczeknice? Nimo! Co się mu stało? Chałupę tam rozbierają! Jezu! Wołaj ludzi! Chodź ta! No ale proszę to zostawić, my jeszcze gramy, no. Gdzie wójt? Tu stoję! Chcę mu rozbierata, żeby zapłacone! A już ci kurna! Przecież szczeklice zapłaciły czas antenowy! Ale papier przysłały, opacta! Szanowne państwo, państwu już dziękujemy! Niestety, informujemy, że charakter tego przedsięwzięcia nie jest zbliżony ze strategią przyjętą na 2005 rok. No i piecutka! Mimo nas? Strategii mimo! A pies srał strategię! Nie! Gdzie są na sekundę? Nie, ustaw na ścianę! Ustaw! To dom ścieklicy Jana Światłego Chopa! Gdzie się ten dzieciok podzieje? Gdzie tatusie? Nigdzie ich nie ma. Może rada coś poradzi. Pójdę.
Ale zostaw to, człowieku, no. Muszę gdzieś kochany, zostaw to, przecież słowa nie powiem. Z głowy nikt nie jest przyzwyczajony. Zostaw to, psiaku. Nogi mi odsłaniasz, Kochasiu, to grzech. Koledzy, klezmerkę na kolana i o, tu tekst, tu. Ale ja nie mam klezmerki. Ale teraz, kochany, nic nie mówisz. O, teraz wchodzi wójt. O, wójt. No. Mogę? Mogę? No tak, tylko graj, kolego, prędzej, bo do domu trzeba iść. Ludzie! Panowie rada, ściekliców żeś ta nie widzieli? Ale tutaj, tutaj jest rada nadzorcza, a nie to wasze. Nie to wasze gumno, no, nie to wasze gumno. A to pan mówi? Nie, no, pan miał mówić, tylko pan nie mógł wygęgać. Teraz siostra mówi do mnie. A tak. Jezu. Nie krzycz, Kochasiu. Co się stało? Za długo, kochaniu. Jak naprawdę nie mogła, kurde, Teraz siostra mówi do mnie. A tak. Nie krzycz, Kochasiu. Co się stało? Chałupę ścieklicą rozbierają. Teraz nic się od nas nie dowiesz, bo stół zabrali razem z tekstem. No, aleś ta nieludzkie ludzie. Ale nie wychodzi. Ale wychodzi właśnie bardzo dobrze. On tak. Teraz wychodzi. No i wyszedł. No. Zaraz, chwileczkę. To jest koniec sceny? To jest koniec sceny. A stół jest na ostatka. Muszę się naradzić. Gdzie wójt? Nimo. Bez wójta kosowanie nie ważne. Ile nos jest? Jest nos trzech. Jo. Szwagierka, ciotka i Ziemek. Ale Ziemek nie ma głosu. Gdzie kum? Kum wypity. Ziemuś, leć po kuma. I Jagusie weź ta. Cholewa, mało nas, no gdzieś ścieklicy. Jak się burza zerwa, wielu celów lesyna. Cholewa, trafić nie da rady chałupy nimo. O, ale flaseczka jest, napięta się. Ostawka szklaneckie, muszę się na koniec napić. Pochwalone. Stołek te przyniosłam z domu, bo was do imentu rozebrały. Faktycznie nic nie mo. Dziadko, a pyzdejki nie ostawię. Nie ryc, dzieciaku, nie ryc. My tu jeszcze wróciem, jak przyjdą lepsze czasy. No, nie ryc, Ziemuś, jo flasecki tyś nie oddam. Cichajta, przecież my tu jeszcze gramy. Jak się buza zerwa, wielu celiów lesyny, Jasia, Jasia, wykała ratu, Jasiu, bo zginie. Łoj! Nie zginie, ja cię na rączki będę do łóżecka. Rozi, panie Rozi, niech pan słucha. Ja chcę iść z panem. Prawda? Ja mam zaufanie. Ja i mały Władek mamy kwity na radę. Prawda? Ramówka leży. No. Oglądalność żadna i homosie na wizji. No, to są fakty. Radę można skreślić. Od rady wara małego Władka wyrzucić. Tak jest, jak pan sobie życzy. Poczekaj, bydlaku, przyjdzie moja kolej, to ja cię załatwię. W naszych gazetach wciąż te same twarze. Trwa nieustanna na ich cześć owacja. Zaś ja w kąciku cicho sobie marzę. Ja też jestem kraju gospodarzem. Niech raz się sprawdzi nasza demokracja. Co 4 lata spacerek do urny to nie wystarczy. Bo natchnienie wieszcze zasila we mnie jakiś prąd podskórny. Oj, będzie ze mnie decydent odgórny. I jak się rozbucham, pójdę wyżej jeszcze. Uprzejmie proszę, oddajcie mi władzę. Słuszną decyzję potwierdzą wybory. A co do reszty już sobie poradzę. Jednych postraszę, drugim zaś podkadzę. Przecie najlepsze mam przed sobą wzory.
wynajdę także nowy typ człowieka i takiej wódki wlemu do duszy, że nikt nie pozna zdrowy czy kaleka. Jak kot się łasi, to jak pies zaszczeka, tupnę i kładzie wnet po sobie uszy. Choćby koszt rządów moich był zbyt słony, choćby się z chochukiem cały kraj zawalił, ja będę z siebie tak zadowolony pod każdym względem i od każdej strony, że głośniej od was będę siebie chwalił i będę sobie chodził w pełnej glorii. I długo nikt z was nie podskoczy mnie tu, a kiedy przyjdzie koniec tej historii, ześlą mnie, ześlą mnie, ześlą mnie do kabaretu. Artystki, 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 zwanie te nie biorą miłości zbyt tragicznie. Dlatego kolego tak uwielbiamy je, dlatego nas ciągną tak magnetycznie. Artystki, 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 zwanie te z nich żadna z miłości długo nie schnie. Dlatego kolego, gdy program zmienia się, zmienia się także przedmiot naszych westchnień. Strasznie tutaj ciemno, panowie, dajcie jakieś światło. Jeszcze gramy, prawda? Panie Janie, niech pan kończy. W imieniu całego narodu. Pauza dziejowa. Spokojnie, zaraz sobie przypomnę. O. W imieniu całego narodu. Pauza jak wyżej. To może ja w międzyczasie chciałbym podziękować prezesowi telewizji publicznej. O, już mam, przypomniałem sobie, no. W imieniu całego narodu. Tak, to może ktoś inny spróbuje. Może ja. Nas? Ja chciałbym przeprosić. W imieniu całego narodu, oczywiście. Oczywiście! Chciałem podziękować prezesowi telewizji publicznej i grupie trzymającej telewizję publiczną za całokształt. W imieniu całego narodu. A ja chciałabym podziękować. No nie, no to się nigdy nie skończy. A dobrze, ja mogę nie mówić. No, to jak nie mówi, to się napijemy. No i to jest jakaś propozycja. Ja się buza zerwała, pieruk zerwał, Cicho! Panowie, dostałem dramatycznego SMS-a. Rosjanie są już pod stoczkiem. Już? Zatem idziemy przez zboże. Przez morze? No, jest demokracja, to można. Chodź na państwo znamy. Ale zaraz, co z tym narodem? W imieniu całego narodu zapraszamy na finał. Nie wiem, w jakim dzwonili kościele, czy na anioł pański, czy na podniesienie. Wciąż się do przodu i jest sobie wiele. Toporne jak topór, dyżurne sumienie. Naród żąda niezbywalnie, wszak tędy i obędy. Młodzież partią makarenką, tak wszak tędy i obędy. Partia z ziemią, ziemia chłopu, chłop sól wokół, związek bratni. Gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ruch. I górnicy, i hutnicy, marynarze, i stolarze. Pomożecie, pomożemy, zbudujecie, zbudujemy. Uratuj miru, Mokotów,
naszych kobiet wara. Tak się tędy i obędy. Pano wiedźmi licygara. Tak się tędy i obędy. Żeby Polska rosła w siłę, kto przeciw rękę się utnie. Rękami Polak potrafi na przodku włożyć w budynie. Mówi wam nie bez powodu światły Polak komunista, w imieniu całego narodu, w imieniu całego narodu. Z boku, z góry, z przodu, w imieniu całego narodu. Z tyłu, z boku, z góry, z przodu, w imieniu całego. Nie jedną powtórkę z odmowy, ale nadal Polski broni przed zatratą. Rejgan z nominacji i ci z odmowy przed murze etosu patentowy karton. Naród żąda solidarnie, tak się tędy i obędy. Światu dać wieczne wartości, tak się tędy i obędy. Ale obcym od nas wara, dla Polaków ma być Polska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Ogniem i mieczem chowali jest zarazem i potop po nas. Pogary już raz poszły w las. Teraz czas na nas, czas na nas, czas. Mętna woda sił nam doda, mówi wam nie bez powodu prawy Polak i katolik, w imieniu całego narodu. Prawy Polak i katolik, w imieniu całego narodu. Prawy Polak i katolik, w imieniu całego narodu. Naród w lewo, naród w prawo, bardziej naprzód, bardziej w tył, no i dalej, szybko, szwabo, raz na lewo, raz na prawo. Naród w lewo, bardziej naprzód, bardziej w tył, no i dalej, szybko, szwabo, raz na lewo, raz na przód. Hej, spod wówek iskry lecą, a z czereków idzie kurz. Kto przeżyje wolnym nieco, kto umiera wolny już. Kto przeżyje